Olszyny w gminie Rzepiennik Strzyżewski. To tutaj otwarto dzisiaj nowo powstały odcinek sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Inwestycja została przeprowadzona przez spółkę komunalną do Rzeczy Białej. Przybyło nam dodatkowo 28 km kanalizacji, ponad 18 km wodociągów. Udało się zrealizować tę inwestycję w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Polskiego na lata 2014-2020. I to jest dobra informacja, bo również bierzemy pod uwagę, że mieszkańcy małych miejscowości korzystają z tych środków po to, żeby mieszkańcom żyło się komfortowo, ale również bezpiecznie, bo kanalizacja oczywiście to są ścieki, ale również wodociągi to jest bezpieczeństwo, bo powstaną hydranty, żeby po prostu można było dbać o bezpieczeństwo chociażby mieszkańców. Nowy odcinek będzie wpięty do istniejącej sieci zlokalizowanej w miejscowości Jodłówka Tuchowska. Mogliśmy skanalizować i zwodociągować miejscowość Olszyny w zakresie objętej zlewnią. Łącznie dokonaliśmy przyłączenia 315 budynków do sieci kanalizacyjnej i ponad 200 sieci wodociągowej. Zaopatrujemy miejscowość Olszyny z ujęcia wody w miejscowości Lubaszowa, natomiast ścieki zgodnie z układem zlewni są przekazywane do oczyszczania ścieków w Przeżynach. Inwestycja ma poprawić jakość życia mieszkańców oraz wpłynąć pozytywnie na środowisko. Zaopatruje zarówno mieszkańców w wodę do celów spożywczych, jest to woda przebadana, zdrowa, natomiast także do celów przeciwpożarowych, także zabytków, które są na terenie miejscowości. Chodzi tutaj głównie o kościół, który jest drewniany i w tym momencie ma bardzo dobre zabezpieczenie przeciwpożarowe poprzez dostarczenie wody. Całkowita wartość projektu to niemal 15,5 miliona złotych.